No dobrze, miałem nagrywać, ale jakiś cymbał musi na tym swoim pierdziku jeździć. Witajcie w nowym odcinku. Co to jest? Pociąg transferowy. Pociągu transferowego. Zaczynajmy podróż. A jeszcze dziękuję bardzo serdecznie za wszystkie łapki w górę, suby, komentarze. Jest mi bardzo miło, że to zostawiacie. Dziękuję serdecznie. No pierwsza informacja będzie trochę głupia, ale no nie da się obok tego przejść. Mianowicie Łukasz Podolski pozwał o zniesławienie człowieka, który napisał komentarz w Google'ach bodajże o tym, że kebab w jego restauracji jest po prostu niesmaczny. Dał mu 3 gwiazdki na 5, a za jakiś czas dostał przesyłkę, czyli list z sądu. Z prośbą o usunięcie komentarza, bo inaczej będzie rozpatrywana sprawa o zniesławienie i obrazę chyba. No, pan Podolski średnio sobie radzi z krytyką, niestety. Tomasz Młodarczyk z serwisu meczyki.pl podał w jednym z programów informację, jakoby właściciel Newcastle United był zainteresowany przejęciem Śląska Wrocław. I cała sytuacja, jak to wiadomo, trzeba podzielić na pół, potem na pół, potem na pół. I w sumie wychodzi tylko tyle, że jest Śląsk Wrocław. No średnio wierzę w tych szejków w Ekstraklasie i te pieniążki i bogate firmy, które chcą kupować nasze kluby. Dość często się takie informacje pojawiają, jednak no też nie sposób no nie wspomnieć, bo jednak no, pojawiła się informacja, wystarczy powiedzieć. Aczkolwiek no, jest to zwykła rzecz, która jest zrobiona po to, żeby zapchać czymś gazetę i wydanie. Kolejną informacją jest czysty przejaw idiotyzmu, chociaż no... Oni od początku solidaryzowali się z Rosją mocno i tutaj również to widzimy. Mianowicie Crvena Zvezda nie zdecydowała się na usunięcie Gazpromu ze swoich koszulek, tłumacząc to, że w Europie panuje jakaś wielka fobia odnośnie Rosji i oni się do tego nie chcą przyczepiać, przyłączać, bo dla nich Rosja jest ważna i trzeba ją szanować. Co więcej, przedłużyli kontrakt z Gazpromem. Za przedłużenie kontraktu dostają 5 milionów euro rocznie. Kontrakt jest przedłużony na 2 lata. A w gratisie od dobrodusznego Gazpromu dostają nic innego jak mecz sparingowy z Zenitem. Warto było. A pozostając już w temacie rosyjskiej piłki, może kojarzycie kilka lat temu taki klub Anży Mchaczkała. No, kilkanaście lat temu już w tej chwili. Grał tam, nie wiem, Samuel Eto, Roberto Carlos. No byli w Lidze Mistrzów często występowali, byli takim topem najbogatszych klubów świata, a w tej chwili no, są duże szanse, że upadną, bo mają problemy z przyznaniem licencji na grę w trzeciej lidze, a jeżeli tego nie zrobią, a pewnie tego nie osiągną, no to klub niestety upadnie. Dość stroma przejażdżka kolejką, rosyjską kolejką górską, bardzo szybko w dół, ale no co zrobić, taki jest sport. Udało mi się też znaleźć taką informację, jakoby, no już mówimy o transferach. Rzekomo Barcelona rozważa ściągnięcie Mohameda Salaha. I było to w sumie solidne wzmocnienie, zwłaszcza, że już mają mieć Lewandowskiego podobno. Nie wiem, jak się to zapatrywać. Jedno jest pewne, kontrakt Salaha kończy się w czerwcu 2023 roku. I dokładnie właśnie wtedy Barcelona mogłaby go zakontraktować, co też planują. Zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie, mamy na to jeszcze rok, a plotka jest tylko plotką, chociaż w każdej tam jakieś ziarenko prawdy możemy znaleźć. Podobno Mario Götze ma podpisać kontrakt z Benfiką i ma być tym mocno zainteresowany, tak gdzieś widziałem w jakiejś gazecie. No niby nic dziwnego, bo zagrał fajny sezon tym swoim PSV w tej chwili, jednak mówiło się dużo o nim w kontekście transferu do Mediolanu i to nie do Interu, tylko do Milanu. Zobaczymy, co Niemiec wybierze, nie jest już młody. Myślę, że i we Włoszech, i w Portugalii świetnie by sobie poradził, także no tu już decyzja należy tylko do niego. W Portugalii chyba jest cieplej niż we Włoszech ogólnie, także może to jakoś tam do niego przemówić. No i dwie dość smutne informacje, które na przykład ta pierwsza bardziej niż druga, ale jednak dwie smutne informacje. Tą pierwszą, która bardziej do mnie przemówiła, jest to, że Carlos Tevez zakończył karierę oficjalnie. W komunikacie podał, że motywuje tą swoją decyzję po pierwsze stratą najwierniejszego fana, bo rok temu odszedł jego ukochany ojczym, który był jego największym fanem. A drugą sprawą jest to, że przez tę śmierć utracił motywację do dalszej gry. Decyzja w pełni zrozumiana,
Piłkarz fajny, fajny. No, jak mam wymieniać piłkarzy z dzieciństwa, to na pewno on by był w topce. Także smutna informacja. Chociaż świat piłkarski bardziej przeżywa tę drugą. A mianowicie to, że Shakira i Gerard Piqué rozstali się. Gdyby nie to, że Piqué zdradzał Shakirę z matką Gaviego. I jeszcze Shakira ich nakryła. No, ja Piqué nigdy nie uważałem za jakiegoś mega mądrego człowieka. I jak widać, dużo się nie pomyliłem. I w tym pociągu transferowym to chyba tyle. Najszybsze informacje z tego tygodnia, jak się coś będzie działo większego, no to może zrobimy jakiś, nie wiem. No tak to będzie mniej więcej wyglądać teraz, dopóki jakaś sensowna liga nie wróci, także trzymajcie się i do usłyszenia za tydzień.